Nazywam się Witold Godlewski. Znajdujemy się właśnie na naszym polu i przy świeżo zakupionej maszynie, kombajnie marki John Deere. Prowadzimy gospodarstwo rodzinne. Mamy 680 hektarów w tej chwili i potrzebny nam był właśnie inny, większy kombajn do zbiorów. Zdecydowaliśmy się na zakup tak dużego kombajnu ze względu na kapryśną pogodę. Chcemy zbierać jak najszybciej swoje plony, ziarno w jak najlepszej jakości. Mieliśmy inne na polu maszyny, inne kombajny do wypróbowania, ale nadal zdecydowaliśmy się na tą samą markę ze względu na dobrą jakość pracy, na dokładny zbiór, na dobrą jakość ziarna, które zostaje wymucone. Szanowni Państwo, stoimy przed kombajnem John Deere model S790. Jest to największy model kombajnu, jaki firma John Deere oferuje na rynku europejskim. Kombajn ten sprzężony jest z przyrządem żniwnym 635X. Jest to przyrząd żniwny z wysuwaną kosą, z ruchomym stołem. Cechą charakterystyczną tego zespołu żniwnego jest to, że jest to najdłuższy stół wysuwany, jaki jest dostępny na rynku. Długość stołu 1,20 m i zakres regulacji 80 cm. Jeżeli chodzi o kosy boczne w tym headerze, bardzo łatwa instalacja. Wystarczy tylko zdjąć rozdzielacze łanu. Z tyłu na headerze mamy założone kosy, które bardzo łatwo jesteśmy w stanie założyć za pomocą takiego sprzęgu. A jeżeli chodzi o sam kombajn, charakterystyczna cecha tego kombajnu to fakt, że jest to kombajn rotorowy i posiada tylko i wyłącznie jeden rotor. W kombajnie tym możemy zastosować cały szereg nowoczesnych rozwiązań telematycznych. Kombajn ten podpięty jest pod system J-Link, dzięki któremu jesteśmy w stanie mieć pełną kontrolę nad maszyną. Możemy uzyskać zdalny dostęp do wyświetlacza, więc widzimy to samo co operator prowadzący zbiór, jak również mamy dostęp do kodów błędów, które generuje maszyna. Także serwis ma pełną kontrolę nad maszyną. W razie jakiejś awarii wie, co się z maszyną dzieje. Może czytać zdalnie parametry maszyny. Może również zdalnie aktualizować oprogramowanie w maszynie. Szef serwisu ma też informacje o tym, kiedy zbliża się przegląd. Także dla serwisu też telematyka na maszynie jest narzędziem, które usprawnia organizację pracy serwisu. Jeżeli chodzi o wydajność tego kombajnu, jest to najbardziej wydajna maszyna John Deere'a. Z tym headerem możemy mówić o wydajności w pszenicy rzędu 60, a w dogodnych warunkach omłotu nawet 70 ton na godzinę. Takie transakcje są dla nas kluczowe, ponieważ jesteśmy w stanie udowodnić naszym klientom, również klientom konkurencji, że jesteśmy na odpowiednim poziomie serwisowym również i odpowiednim poziomie obsługi tych maszyn. U nas wszystkie kombajny są otoczone opieką gwarancyjną i pogwarancyjną, mianowicie jeżeli kupicie Państwo u nas kombajn John Deere'a, John Deere gwarantuje w ciągu 24 godzin reakcję, mianowicie dostarczenie części do awarii. Jeżeli tego nie zrobimy, no to mamy maszynę zastępczą za darmo przez 7 lat do każdego kombajnu kupionego u nas. Wielu osobom wydaje się, że kombajn to jest bardzo duży wydatek dla gospodarstwa, dlatego my jesteśmy w stanie udowodnić, że kiedy Państwo wybieracie nasze kombajny, koszt dla gospodarstwa wcale nie będzie większy, a nawet mniejszy, w zależności ile hektarów Państwo koszą. Mianowicie nasza firma
pomaga klientom John Deere'a i również też klientom konkurencyjnych marek obliczać straty na polach swoich maszyn. Dlatego też stworzyliśmy taką ramkę, którą możemy przykładać do ścierniska. Na tej podstawie jesteśmy w stanie obliczyć, ile gubimy ziarna na hektarze. Mamy do tego gotową aplikację na smartfona, ona nazywa się Go Harvest. To jest darmowa aplikacja na każdego smartfona i możemy ją sobie ściągnąć za darmo. No i tutaj mamy również taki wzór, że jedno ziarko pszenicy to jest około 40 kg na hektarze zgubionego zboża. To jest pole 10 cm na 10. Także zapraszam Państwa do korzystania z aplikacji Go Harvest. Nie musicie Państwo posiadać tej ramki, możecie sobie sami zrobić większą, mniejszą. Generalnie rzecz biorąc, to tylko pokazuje i pomaga Państwu obliczać łatwo straty ziarna.